Stach Matysiak zaprasza Państwa do wysłuchania 2574 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. No siadaj, siadaj, Stasiu, no wszyscy już obejrzeli Twoją rękę. No możemy siadać do stołu. Tak. Nalewaj winko, Dorotko. Ja? Nie, wolę nie ryzykować. Gienek to zrobi dużo lepiej ode mnie. Ale możecie mi w końcu wytłumaczyć, co to za uroczystość dzisiaj? Czyjeś imieniny, urodziny, ślub? Czy o czymś nie wiem? Stachu, no przecież to na twoją cześć. Moja? O? A niby z jakiej racji? No takiej, że masz wreszcie zdjęty gips z tej twojej ręki. Postanowiliśmy z tego powodu urządzić małą uroczystość rodzinną. Inaczej mówiąc, no, oblać to. No coś podobnego, no, nie wiem co powiedzieć. A nie musisz, nie wysilaj się. No Dorotko, siadaj, no na to czekasz. Na specjalne zaproszenie? Nie, tylko tak myślę, żeby jeszcze raz zajrzeć do Danusi. No, może już wróciła do domu. Będzie jej przykro, że bez niej. Przecież wie, o której się umówiliśmy. Na pewno zaraz się zjawi. Przecież nie będę po nią latać 5 razy. No tak. No, to twoje zdrowie, królika. No tak. Ten swoje. No mówiłem ci, żebyś mnie tak nie nazywał. Mówiłeś, ale ja nie muszę słuchać. Oj, moja złota trąbka to stare dzieje. Mamy nowe dzieje, a dla mnie ty zawsze jesteś ten sam i taki sam. Razem ze swoją trąbką. I za to teraz też wypijemy. Ale nie rozpędzaj się tak, Gienku. Bo co? Bardzo lubię się rozpędzać przy odpowiednich toastach. Mam dla ciebie, Stach, poza tym propozycję nie do odrzucenia. Jakiś dowcip? Ja nic podobnego. Sprawa jest najpoważniejsza pod słońcem. Masz tylko wyrazić swój zachwyt i jedziemy. Jedziemy? Dokąd jedziemy? No. Kto jedzie? To ty i ja. Wsiądź do pociągu, byle jakiego. No, powiedzmy, że nie byle jakiego. A co on bredzi, ja Dorota? Ja nie bredzę. Chcę cię tylko zabrać do siebie, do Frankfurtu. Na jak długo będziesz miał ochotę? To znaczy, po prostu cię zapraszam i mam nadzieję, że wyrazisz zgodę. Aleś mnie zaskoczył. Zaskoczył. I nikt nie wyraża aplauzu, no co jest? No bo czekaj, Gienek, no to jest bardzo miłe z twojej strony, ale... Ale co? Staś nie może jechać, przecież ta jego ręka nie jest jeszcze w porządku. Oj, ty Wisia, zawsze wszystko wiesz najlepiej. Wiedział. Jeszcze słowa nie powiedziałem, a ty już decydujesz, no, czy mogę jechać, czy nie mogę. No właśnie. Mogę, w końcu to moja Staś, ręka, tak? Staś, no co ty pleciesz, tak. Chodzi o rehabilitację. Lekarz wyraźnie powiedział. No powiedział, bo nie wiedział, albo udawał, że nie wie. Że czego nie wie, bo ja teraz nie rozumiem. A co no tu właśnie. Jest do rozumienia? Od razu od tego ortopedy poszedłem ze skierowaniem do naszej rejestracji w przychodni, żeby się zapisać, no na te właśnie zabiegi, no. I wiesz, jaki mi podali termin? No. Koniec września. I to też jeszcze nie na pewno. Mam się dowiadywać. Koniec września? Ty to mówisz poważnie? Słyszałaś, Wisiu? No, słyszę właśnie, no ręce upadają. No więc mogę jechać, czy nie? Ale oczywiście, że możesz. No. Ja ci się postaram to jakoś zorganizować we Frankfurcie. A byle nie za twoje prywatne pieniądze. Bo co? No, bo nie będę ci forsy z kieszeni wyciągał, no. Za pieniądze to i tu mogę się szybciej zrehabilitować. Bagatela głupie, 80 zł od jednego masażu. 80? Aż ty? No jak na bezpłatną służbę zdrowia, to nawet całkiem nieźle. Tylko, że ja nie zamierzam wyłożyć na tę rehabilitację ani grosza. Stasiu, ani grosza. Stasiu, po co to gadanie, powiedz? Komu w ten sposób krzywdę wyrządzisz? Tylko sobie. A służby zdrowia w ten sposób na pewno nie uzdrowisz. Nie, to takie są teraz terminy? Oj, Gienek, ty się tu teraz nie leczysz, to zapomniałeś. No wszystko jest postawione na głowie, wszystko. Teraz ten kocioł z tymi ostrymi dyżurami, słyszałeś może? No coś mi się obiło. No tak, to klasyczny przykład, jak władza się nie potrafi dogadać ze społeczeństwem. Fachowcy krytykują te decyzje, protestują lekarze, dyrektorzy szpitali. Pacjenci cierpią, ale w ratuszu panuje pełne samozadowolenie. A oni wiedzą najlepiej, jak należy postępować. Wymyślili, więc jest świetnie. Nawet nie zauważyli, co się naprawdę dzieje, chociaż przez cały czas praca o tym pisze. Pokazuje przykłady. Dobrze, ale powiedzcie konkretnie, o co w tym wszystkim chodzi? A żeby to można było zrozumieć.
Zawsze w Warszawie były w paru szpitalach ostre dyżury. Różne specjalności. No okulistyka, laryngologia, ortopedia. No pamiętasz, dla osób wymagających takiej natychmiastowej pomocy. No to wiadomo, a teraz co, nie ma? Teraz teoretycznie to mają dyżurować wszystkie szpitale, rozumiesz? Na co oczywiście nie mają ani możliwości, ani pieniędzy. No więc praktycznie chorzy są odsyłani od szpitala do szpitala. No, żeby wreszcie gdzieś mogli znaleźć specjalistę. Masz pojęcie? Rozumiesz tę logikę? Facet sobie uszkodził oko i co? Jeździ po całym mieście, często po nocy. No tak, jeśli go stać na taksówki. No, żeby trafić na właściwego lekarza i właściwy oddział. A co się dzieje w tym czasie z jego okiem? A już lepiej nie mówić. Dajcie spokój, to jakaś paranoja. No i jaki z tego zysk? Co z tej zmiany? A, ja wiem. Nikt z nas tego nie rozumie. Czy lekarze przez to mają zyskać jakieś pieniądze? Hmm. Lekarze zyskać? Śmiechu warte. Ty wiesz, ile lekarz zarabia za taki dyżur? No pojęcia nie ma. Podobno od 3 do 8 zł za godzinę pracy. Niemożliwe. A sprzątaczka bierze 10. To o czym tu w ogóle mówić? A zresztą lekarze nikt w ogóle o zdanie nie pytał. Co za dziwny kraj, daje słowo. Czasem aż uwierzyć trudno. No, uwierzyć trudno, Gienny, rzeczywiście, ale za to łatwiej podejmować z zabiórka decyzje, za które nikt nie odpowiada. Stale to mówię. Jakby nasi decydenci leczyli się tak samo jak my, to byśmy od razu mieli inną służbę zdrowia, naprawdę. A oni z tymi przywilejami za darmo? Nawet nie wiedzą pewnie, jak to wszystko w praktyce wygląda. No dobrze, ale i tak nie mamy na to żadnego wpływu. Więc lepiej przestańmy już stękać i zabierzmy się za tak zwaną konsumpcję. O, ja jestem za. A co my tu mamy na stole? No, ale przyznasz, że może człowieka szlak trafić. No, Stasiu, nakładaj sobie. To przecież twoja ulubiona potrawa. Moja ulubiona? No tak, kurczak po chińsku. O, i to ma być moja ulubiona. No co, no ostatnio to, no bardzo ci smakowało. Aj, żebyś mi zrobiła na przykład zrazy z kaszą gryczaną, to rozumiem. No placki kartoflane, ale jakieś chińskie sosy. No co ci do głowy strzeliło, Wisia? No tak, masz rację. Zapomniałam, naturalnie. W naszym domu nie ma sposobu, żeby wyjść poza kanon. Musi być zupa pomidorowa z ryżem. Może być z lanymi kluskami. Tak, skabowy z kapustą albo z razy. No i kompot. No i to jest to. I to jest to. Oj, wstydziliście się. Tyle jest teraz wspaniałych rozmaitości. Nowe potrawy, nowe smaki, a wy wciąż tylko swoje. Zupa pomidorowa. Dobra, dziewczyny, nie trójcie, nie narzekajcie. Może my jesteśmy tradycjonaliści, ale i tak dobrze trafiłyście. O, właśnie. No, chwalcie się, tak. Mogę wam zaproponować, Wisiu i Stachu, tak? Inną jeszcze koncepcję wyjazdu. No, mianowicie? Jak my z Dorotą wybierzemy się gdzieś w lecie do... No, gdziekolwiek. To jakbyście chcieli skorzystać, mieszkanie we Frankfurcie będzie wolne i do waszej dyspozycji. Jako punkt wypadowy, to nie jest najgorsze rozwiązanie. No dziękujemy bardzo. No i pomyślimy o tym, Gienek, ale wszystko zależy od tego, jak się u nas w zakładzie ułożą urlopy. Rozumiesz? Czy ja pojadę gdzieś z Krysią na przykład? No zobaczymy. Słuchaj, ten pan Edzio znów się dziś do mnie przyczepił w sprawie tego waszego malucha. Ha! Żeby co? Przecież już wszystko wyjaśniliśmy, podpisaliśmy umowę. No, oczywiście, raty dotąd nie wpłacił. No, bo jemu przecież chodzi o to, żebyś mu odpuścił. Jak to odpuścił? No, żeby Gienek tego malucha darował. Nie rozumiesz? Licho wie, może w końcu to zrobię. Ty to poważnie mówisz? Nie, sam już nie wiem. Już tak mnie wymęczył i w końcu ma wozić tę swoją siostrę, tą Janinę. Krzysztaniową. No. Właśnie. Mają gdzieś wozić do lekarzy czy do jakiegoś ośrodka. No wiesz, Gienek, to by było naprawdę z twojej strony bardzo, bardzo przyzwoicie, gdybyś mu rzeczywiście tego malucha darował. Ty się tak, Wisia, za tym panem Edziem nie ujmuj. Bo ty wiesz, jak on mnie dzisiaj przekonywał, żeby się za nim u Gienka wstawił? Panie Stasiu, powiada, już nie mówię, że podatek od nabycia będę musiał zapłacić. Ubezpieczenie. Na przecież każdy musi
Proszę Boże, bo każdy musi płacić OC. To jest normalna sprawa. No, ale posłuchaj. Pan Genio powinien wziąć pod uwagę, że Lola dwa razy po pół godziny sprzątała u pani profesor. A pani Matysiakowa starsza, tak o tobie, Wisiu. Starsza? Tak powiedział o mnie? Już ja mu powiem. Więc pani Jadwiga raz kazała trzy kubły wody wylać pod to nasze drzewo na podwórzu. Jak tak sucho było w maju. No i co, za to sobie chcę odliczyć? A jakże? I to, że listy przynosi, jak listonosz u niego zostawi. I co tam jeszcze? No, to się nie da powtórzyć. No więc dlatego powinieneś mu opuścić sceny, Gienku. A dajmy już spokój temu panu Edziowi. W końcu jest biedaczysko. No ale przyznasz, że fantazję ma nie lichą. A wracając do tematu letnich wyjazdów, no to jak wygląda sytuacja? Mam na myśli, że gdybyście się zdecydowali przyjechać do mnie do Niemiec, to moglibyście zabrać ze sobą Małgosię, jeśli oczywiście ona nie ma innych planów. No ale wiesz przecież, jak to jest z nią. Najważniejszy jest pan Marek. No, ona nie od niego wszystko zależy. Poza tym Małgosia pracuje. No, dorywczo wprawdzie, bo dorywczo, ale ostatnio zaczepiła się nawet w jakiejś kawiarence, gdzie się odbywają różne imprezy literackie, kulturalne, aż no tak. Super, a Tomkowie jakie mają zamiary? A dogadaj się z nimi. Ty tak pytasz o wszystkich, a gdzie wy się wybieracie? My z Dorotą? Tak. Przede wszystkim ja się nigdzie nie wybieram, przynajmniej przez najbliższe 2 miesiące. Dopóki Justyna nie zakończy swoich spraw, oj, nie będziemy wiedzieli, co z jej studiami. A ja poza tym... mam powiedzieć szczerze? No. No co za pytanie, Gienek. Ja się najlepiej czuję... Gienek, tylko mi nie mów, że chcesz spędzić urlop na dobrej, w skwarze, za duchu miejskim. Mając takie możliwości, jakie masz teraz, bój się Boga, ciepłe morza południowe, zwiedzanie różnych pięknych miejsc. No daj spokój. Ja wiedziałem, że to powiesz. No ja lubię Warszawę właśnie w lecie. Jest pustawo, cicho, nie ma korków. Ja zwyczajnie tęsknię za Warszawą. Nie przesadzaj tam. Przyjrzyj się dobrze, jak ta Warszawa wygląda. Ja bym tych urzędników rozliczył. Na co ty byś zrobił, jak na nic nie ma pieniędzy? Ja nie mówię o pieniądzach. Ale jakie oni teraz decyzje podejmują, a? Jedna lepsza od drugiej. Oj, możesz się uspokoić, Stasiu. Bo podobno jest rozważana ustawa, żeby urzędnicy jednak odpowiadali, i to finansowo, za takie właśnie różne... niewłaściwe decyzje. A akurat to uchwalą i akurat będą odpowiadali. Kaktus mi tu na ręku wyrośnie. Dlaczego ty z góry przesądzasz, że nie? No, bo kto będzie opiniował, która decyzja jest dobra, a która zła? Jakaś komisja śledcza? Kolesie! Już ty bądź spokojna, swojego zawsze wybronią. I zawsze się znajdzie dobry argument, żeby się wymigać. Nie słuchaj go, Gienek, nie słuchaj. Kochani, no proszę, częstujcie się, Dorota. No przecież ja cały czas jem, no buzia mi się nie zamyka. No to za co kolejny toast? No właśnie. To oczywiście otwarte. Kasia. No, jakieś przyjątko, proszę, no. No tacie ci zdjęli gipa. I oblewamy to. Siadaj z nami, Kasiu, siadaj. Nie, ja przede wszystkim przyszłam, żeby wyrazić swój zachwyt. Zachwyt? No mamo, co ty? No nie widziałeś tego samochodu, który stoi na naszym podwórku? Mamo, prawdziwe cuda, Gienku. No. Gratuluję ci, no ja nie mogłam się napatrzeć. Pędzę do domu, a tu pan Edzio do mnie. Pani Kasiu, no i tak się dowiedziałam, kto tym samochodem przyjechał. Wydałeś. Ty? No nie mów. To twoja nowa fura, poważnie? Tatusiu, nie pytaj, tylko wyjrzyj przez okno. Ale żeście nic nie powiedzieli, ani ty, Dorota. No, bo to miała być niespodzianka. No jest, i to jaka? No. Rany boskie, no ale maszyna i jaki kolor. Ale jakie bajery w środku. Nie wytrzymam, idę na dół zobaczyć. Poczekaj, idę z tobą, pokażę ci. Stary, super nowina, cieszę się. No chodź, wychodzimy. Słyszałyśmy. Tylko nie pijajcie całego winka, bardzo proszę. No, super. Cieszysz się, Dorota? No pewnie, jakby mogła się nie cieszyć. Ale słuchajcie, zanim ja się nauczę tego wszystkiego... Ale czego masz się nauczyć? No wiesz, przesiąść się z malucha do takiego wozu to wcale nie taka prosta sprawa. Te wszystkie urządzenia, tablice, lampki, sygnały... O Boże, skóra cierpnie. Ale musicie gdzieś pojechać, skoro tak, takim samochodem? A, właśnie mówiliśmy o planach wakacyjnych, Kasiu.
Między innymi o twojej Małgosi. No, Gienek już raz ją zapraszał. No wiem, wiem, pamiętam, dzięki, ale ona... Wiesz, ja nie wiem, co w końcu wymyśli, ale mam nadzieję, że coś sensownego. Tak, mam tę nadzieję. No jak byś mogła nie mieć? Przecież to twoje dziecko. Ale mamo, nie o to chodzi. Mam na myśli coś zupełnie szczególnego, to znaczy... Ja nie wiem, jak mam to wytłumaczyć wam. A, zwyczajnie. No widzę, że coś sobie pomyślałaś na temat Małgosi. I czuję w twoim głosie coś nowego. Jakiś optymizm. No bo dzisiaj z nią rozmawiałam i jeszcze jestem pod wrażeniem tej rozmowy. Aha. Ale na jaki temat rozmawiałyście? Na żaden konkretny, mamo, ale... Nagle coś się takiego między nami wydarzyło, że... Taki jakiś przepływ szczerości? Porozumienie. Aha. Dobrze. Naprawdę dawno tak ze sobą nie rozmawiałyśmy. Zaczęła mi opowiadać o Marku, o swoim uczuciu. Ja słuchałam i nie poznawałam własnej córki. Boże. Ale że tak się przed tobą nagle otworzyła. No, niesamowite, prawda? To dla mnie naprawdę jest wielkie przeżycie. I poczucie winy, niestety. Ale Małgosia miała o coś do ciebie pretensje? Nie, mamo, nie. Ja sama mam do siebie pretensje, bo w czasie tej rozmowy uświadomiłam sobie, jak ja, a na pewno nie tylko ja, no nie potrafiłam, czy nie potrafię tak naprawdę rozmawiać z własną córką. Rozmawiać nie o codziennych sprawach, kłopotach, ale o tych najważniejszych, najbardziej osobistych. I jak bardzo nie umiałam do niej dotrzeć. Ach. Wiesz, no bo to jest trudne. Wiem coś o tym. Wiesz, pierwszy lepszy przykład z brzegu. Mm-hmm. Jest taki dział w jednej z gazet, gdzie dziewczyny opowiadają o swoich relacjach z rodzicami. I co się okazuje? Nawet jak te relacje są niby dobre, to i tak w większości przypadków obie strony, i rodzice, i dorastające dzieci, no właściwie nie rozmawiają. Żyją obok siebie, nie rozumiejąc się wzajemnie. Więc no, ci młodzi ludzie ukrywają i przemilczają to, co jest dla nich najważniejsze. I Małgosia ci to zarzuciła? Nie, no nie wprost, ale na to wyszło. Czy rozmawiałaś, mamo, ty, kiedykolwiek ze mną o miłości? Albo o pożyciu fizycznym? Kiedy ja stanęłam wobec tego problemu, byłam zupełnie sama. No i Małgosia ma rację. Ale chciałaś jak najlepiej, no. Chcieliście oboje uchronić ją przed wczesnym, niewłaściwym mężczyzną, no przed związkiem, który nie rokował w przyszłości. No była i jest taka młoda, no za młoda. Tak, wszystko to prawda, ale to mnie nie usprawiedliwia. Ja zresztą i dziś, kiedy ona jest już kobietą. Ja nie wiem, czy potrafiłabym z nią rozmawiać na temat miłości fizycznej. O. No, bo to jest strasznie trudna sprawa. No tak, i dlatego wszystko się odbywa poza nami. Ale to my, rodzice, powinniśmy się tego nauczyć, tak? Czego? No, rozmawiać z naszymi dziećmi. Prawdziwie, nie powierzchownie. Nie omijając tego, co drażliwe, trudne. Otworzyć się przed nimi. Oj, wiesz, Kasiu, poruszyłaś bardzo ważny problem. Tak, tak, tak. Żeby jeszcze było wiadomo, jak to zrobić. Jak samemu przezwyciężyć i znaleźć tę najwłaściwszą drogę porozumienia, te najwłaściwsze słowa. No, jestem. A gdzie Stacha? Zostawiłeś Gienek? No, właśnie Tomek wrócił akurat i obaj teraz smokają nad moim autem. No to już schodzimy tam do nich, co, Kasiu? No dobra, oczywiście. Ja też popatrzę na to cudo, jakże. Ale pogadamy jeszcze na ten temat, dobrze? No oczywiście, tak. To pa, do widzenia, Gienek. No ale trzymajcie się, trzymajcie się. A o czym macie jeszcze pogadać? No wiesz, Kasia poruszyła ciekawy temat. Dla mnie też ważny, bo ja, podobnie jak ona, też nie zawsze i nie do końca potrafię rozmawiać z Justyną. Nie, no nie wierzę. Jesteście w domowej komitywie. No tak, tak, ale tu chodzi o sprawy głębsze, takie bardziej osobiste, intymne. Intymne? Nigdy z nią tak do końca na przykład nie rozmawiałam, co ją łączy z Romkiem, no. Jak naprawdę jest między nimi. No tylko się domyślamy i niepokoimy. No wobec tego nie ucieszy cię pewnie to, co mam ci do powiedzenia.
A ty masz mi coś szczególnego do powiedzenia? Właściwie to nic szczególnego. Ale na ile znam ciebie... Oj, Gienek, o co chodzi? No, Justynę właściwie. O Justynę? No, wczoraj wieczorem, jak przyjechałem, ciebie akurat nie było. Aha. I tak sobie z Justyną chwilę pogadaliśmy szczerze i serdecznie. No to cudnie, tak powinno być. Kasia o tym samym mówiła. Tak, tylko że czasem z takiej rozmowy wynika, że trzeba iść na kompromisy. A ty tego tak specjalnie nie potrafisz. Wiesz, nie rozumiem. No, jakby ci to wytłumaczyć, no. Rozmawialiśmy o wakacjach. No i co? Justynie będzie się należał dobry odpoczynek. A wymyśliłeś coś atrakcyjnego? Ale ona nie chce jechać z nami na żaden urlop, Dorotko. Nie chce? No nie, nie. Ona pojedzie z Romkiem. Jak to z Romkiem? No, zwyczajnie. Ale zawsze jeździliśmy razem, we troje. Ale teraz ona chce z nim. No tak. To tak, trzeba to zrozumieć, uszanować. I najważniejsze, nie okazywać naszego lęku, że będą sami, że tylko we dwoje i co z tego wyniknie. Wiesz, muszę się tego nauczyć. Oczywiście musisz. Myślisz, że to łatwe? Nie, ja nie myślę. No ale kiedyś trzeba zauważyć, że nasza córka staje się po trosze dorosłą osobą, co ważne, kobietą. No, jeśli chcesz z nią utrzymywać prawdziwy i szczery kontakt. Dobrze, już dobrze. Nie kończ. Ja na pociechę powiem ci, że Romek wymyślił piękną rzecz. Pojadą z grupą studentów z jego uczelni na wieś uczyć dzieci. Rozumiesz? Organizować różne atrakcyjne zajęcia, różne koncepcje kulturalne. Jednym słowem, chcą się włączyć w taką akcję. Aha. Poszerzenia wiedzy tych dzieci. Czy jak to tam nazwać? No, inspirowania. No, wiem, wiem. Słyszałam o tym. Bardzo mi się to podoba. Bardzo. No, Dorotko, głowa do góry. Z tego wynika coś jeszcze. I to coś bardzo sympatycznego. Tak? Tak. Spędzimy urlop we dwoje. Tylko ty i ja. Ha, to ma swój wdzięk. Nie uważasz? Wysłuchali państwo 2574 odcinka powieści radiowej Matysiakowie.